dva odmienne modele wybrać muzykowi instrument, na którym chciałby kontynuować swoją karierę statystyczną, wybierając właśnie któryś z tych instrumentów. Zadałem się sprawę w kalendarzu, żeby zorganizować możliwości skali tego instrumentu, podkali do tego instrumentu. Myślę, że bez problemu wytają wspaniale, dając doskonałe brzmienie trzeciej tony razem z pomkami picolo. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie rekomendowałbym go jako instrumentu do wykonywania skoloratami barokowych, natomiast wspaniale brzmi ten instrument jako trzeci instrument w grupie tonek w muzyce barokowej. Podsumowując, obydwa instrumenty są wykonane z najwyższą starannością. Obydwa instrumenty brzmią doskonale, przede wszystkim intonacyjnie, co jest niezwykle ważne przy tych takich kronkach mniejszych. Chciałbym tutaj bardzo podziękować Krzysztofowi Zygmuntowi i firmie Zygmunt Concert za udostępnienie tych instrumentów, za możliwość przetestowania. Myślę, że firmy takie czekają właśnie na muzyków, którzy będą mogli pograć na tych instrumentach, podzielić się wrażeniami, żeby te instrumenty też docelowo w jakiś sposób się rozwijały i co widzimy właśnie na przykładzie tutaj dostępności kilku modeli tej samej trąbki, gdzie każda z nich spełnia wszelkiego rodzaju warunki bycia instrumentem naprawdę najwyższej klasy i tylko osobiste odczucia muzyka mogą sprawić o decyzji o zakupie tego bądź tego egzemplarza. Uprzejmie Państwu dziękuję bardzo, było miło. Do usłyszenia, do zobaczenia.